Otóż, proszę Państwa, projekt uchwały według druku nr 5 mówi w sprawie lokalizacji budowy szaleków. Jest to projekt Komisji Infrastruktury. Ja powiem tylko, że wpłynął wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej z propozycją, że tworzona jest lista rankingowa, nie jest to plan realizacyjny miejsc, które naszym zdaniem na terenie Górnicy czy w obszarze, w którym działamy, powinny być toalety. Chodzi o toalety samoobsługowe, nie budowanie szaletów typu rynek podgórski, czy jak kiedyś było na placu bohaterów Letta, tylko to są pojedyncze takie szalety, które się samo potem ulegają tam samooczyszczeniu po skorzystaniu z tej toalety, są podłączone do kanalizacji, do wody. Tak, Państwa, się wrzuca się pieniążek. W Paryżu to działa od 20 lat, w środku miasta. Zichit zakupił ostatnio 5 chyba takich, był problem potem z lokalizacją, bo między innymi starość w miejscach historycznych, na plantach i tam był problem. I zwrócono się do nas o opinię. Komisja ustami Pani Basi przekazuje Pani. W tej sprawie wpłynęło pismo, jak Pan Przewodniczący mówił, według granatnika dostała to wszystkie rady dzielnic i to znaczy w dalszym ciągu tego pisma są przedstawione propozycje lokalizacji właśnie tych samoobsługowych szaletów ustalone przez zespoły zadania ZSI. I we wstępnych lokalizacjach nowych obiektów było na tym obszarze naszej dzielnicy tylko wskazane Rondo Matecznego i ulica Wielicka Alei Powstańców Śląskich. W związku z powyższym myśmy w obecnej projekcie uchwały Komisja Infrastruktury wnioskuje o rozszerzenie propozycji nowych lokalizacji samoobsługowych tych toalet i może przeczytam. Platy Nowackiego, rejon ulicy Dworcowej i ulicy Wielickiej, pętla tramwajowa, Mały Błaszów, Zalek Baki, Staw Błaszewski, Park Bednarskiego. W paragrafie drugim, który został wprowadzony autoprawką Komisji Infrastruktury, wnioskuje się o rezygnację z lokalizacji tego obiektu przy ulicy Wielickiej Powstańców Śląskich z uwagi na istniejące WC przy nowo wybudowanym dworcu autobusów. Otwieram dyskusję. Pan Jacek, Pan Jacek. Ja mam tylko pytanie, czy braliście Państwo pod uwagę ewentualnie obrót płaszcza? Obrót? Nie. Bo ja rozumiem, że to nie jest lista do realizacji. Jest plan realizacji. Tylko jest jakaś lista potencjalnych miejsc, więc ja pozwolę sobie złożyć taką poprawkę, bo docelowo, jeżeli to powstanie, to też można myśleć o tym, żeby gdzieś w tym rejonie było. Że to jest na zasadzie, gdzie teoretycznie powinno być. Ale ja absolutnie popieram tą poprawkę, tylko chciałam powiedzieć, że dosyć ambitnie sformułowana, mianowicie ja przeczytam tą zasadniczą część tego propozycję lokalizacji samoobsługowych dla letniskich w Krakowie ustalone przez zespoły zadaniowe ZIM. I tu punkt pierwszy i wymienione są lokalizacje pod tytułem wstępne lokalizacje nowych obiektów. Natomiast drugi punkt pisze tak, ewentualne, a jeszcze chcę zaznaczyć, że to obejmuje cały obszar Krakowa. Więc może przeczytam, bo to szybko ma. Rondo Grzegórzeckie, Górniwarskie, MPK, Łagiewnikowa. Nie, ale właśnie to jest ważne. Batowice, Cmentarz, Cichy Kącik, Błonia, ulica Andersa do Towarowy Banda, ulica Bora Komorowskiego, ulica Andersa, przystanek autobusowy, Rondo Matecznego, to nas dotyczy, ulica Wielicka i Alei Powstańców, to co wnioskujemy, żeby nie lokalizować tam obcego. Plac Centralny, Nowa Huta, kierunek Nowobrzesko, Grzechuszki, Kalabarkowa, Rybnik. Natomiast drugi punkt tych lokalizacji brzmi ewentualne dodatkowe lokalizacje Podgórza, Górka, Pierzanów, Pętla Autobusowa, Grybałów, Cmentarz, Park Bednarskiego, Park Strzelecki, Park Lotników, Park Krowadelski, Park Bank, Plan Mistrza Jowickiej, Park Tysiąclecia. Więc to jest dość enigmatyczne, bo tutaj też są te budżety potrzebne, a pisze ewentualne dodatkowe. My możemy, Pani Basiu, napisać wszystko to, co uznamy za stosowne. Pan Bolek. Ja mam tylko takie małe zapytanie. Pani Basiu, bo tam jest między innymi jakaś poprawka rezygnacja. A niech mi Pani odpowie na jedno pytanie. No bo różnie się może zdarzyć, ponieważ jest dworzec, to jest wyjmaliście, a ktoś nie będzie miał pieniędzy, bo tam jest płatne. Ale też jest płatne. Panie Polku, to jak Pan myśli, że za darmo będzie otwierać? Nie wiem, o tym nie ma żadnych zgody. Ale proszę Państwa, tam się wchodzi, tam się wrzuca pieniądze i to za to ma. Proszę Państwa, te ubikacje, te są płatne. Proszę Państwa, nie ma rzeczy za darmo, ani nie ma WC za darmo. No to dobrze, Pani Radna. Ja przepraszam, proszę bardzo. Ja bardzo przepraszam, ale obowiązki niskie niestety wzywają mnie na klub, dodatkowy klub budżetowy, dlatego dzisiaj nie będę z Państwem uczestniczyć do końca sesji. Chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Każdemu, wszystkim razem, każdemu z osobna, jak się mówi, spokoju, cierpliwości, żebyśmy z dużym zapałem, energią i dobrą wolą spotkali się w nowym roku i zaczęli wspólnie naprawdę miło, dobrze rozmawiać i pracować. Tego sobie i Państwu życzę. Życzę też dodatkowo może wyłączenia telefonu komórkowego, bo to takie ustrojstwo, że tak powiem, nowoczesności zabierające trochę czasu, a ten czas się dzielący przy stole i spędzający podczas świąt powinien być czasem przeznaczonym dla rodziny. Dlatego życzę Państwu, żeby on był dla rodziny, a nie dla pracy. Bardzo jeszcze raz przepraszam, że, ale niestety muszę wyjść. A ja chciałam dodać do tych Pani życzeń jeszcze naszą prośbę, przynajmniej ja wnoszę taką prośbę, żeby radni miasta, niekoniecznie z Pani konkretnej komisji, ale na przykład z Komisji Infrastruktury, przewodniczący informował, przynajmniej albo konsultował zamierzenia na przykład, które ukazały się w prasie, a my o nim nic nie wiemy, że będą wykonywane nakładki asfaltowe na małych nawet ulicach w centrum Podgórza. I chociaż myśmy i częściowo umieścili to w naszej uchwale dotyczącej remontu. Więc bo Pani ciągle mówi, że prezydent nas nie informuje, ale muszę powiedzieć, że niestety, ale rady dzielnic są, radni są trochę traktowani per nodam i lekceważąco i to jest niestety taka tradycja. Miło. Chciałabym powiedzieć, polecam się łaskawej pamięci. Że ja oczywiście przekażę taką ustną deklarację, jednak mimo wszystko uważam, że również dobrze, żeby ze strony Rady Dzielnicy wyszła taka oficjalna prośba i myślę, że w tym momencie będzie to w formie uchwały będzie to absolutnie przestrzegane i dowolne. Ja jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dobrego, proszę Państwa, czy w sprawie szaletu chciałby jeszcze ktoś zabrać głos? Tak, Pan Jacek. Chciałem tylko zapytać, czy nie ma takiej wizualizacji tych szaletów? One były tak 5-6 na początku kupionych. Panie Jacku, nie mamy. Nie mamy, jest to tylko hasło. Panie Jacku, w ogóle nie wzbudzajmy się, bo to nie jest plan realizacyjny. Otrzymaj badanie, to jest. Pan Adam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że każdy, który powstanie w takich miejscach jest bardzo potrzebny, bo u nas na przykład przy Bedni na Jedwaszu ekrany są na razie szaletami i to by troszeczkę rozwiązane. Ale zaraz są na planu, proszę Pana. Ale przy Bedni ekranów także nie spokój. Proszę Państwa, jeśli można dwa zdania na ten temat, bo temat jest śmieszny, ale ja skoro się radni tutaj w większości. Pani Adamie, ja wiem, że z Panią Anią ma Pan dużo do przegadania. Niemniej jednak. Ale niech Pan to nadrobi, może święta, bo nie. Od tego będziemy w jednej parafii. A ja chodzę po kolędzie w tym roku z księdzem. A Jacek też będzie w tej samej parafii. No? Przepraszam, to by dopiero tego, bo ja już jestem. No. Ale wpłynął wniosek do nas, czy chcemy Panią Anię. Proszę Państwa. całym szacunkiem za chwileczkę zrobimy przerwę, żeby swoje tutaj życzliwości wymienić. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Żeby to pismo, nasza uchwała była traktowana w sposób poważny, prosiłbym również o zwrócenie uwagi na pewne możliwości techniczne. Otóż z całym szacunkiem, i tak idzie poprawka zarządu, no nie ma możliwości zrobienia nastawami płaszczowskimi szaletu z racji dwóch. Po pierwsze, musi być w rejonie kanalizacyjnym, musi być woda. Jeśli mielibyśmy nastawem płaszczowskim zrobić, to nie ma dostępu do kanalizacji. Obok przecież powstały bloki. Ale od tamtej strony. No, tamtej strony. Ale Pani Basiu, weszlibyśmy na prywatne działki. Tu chodzi o to, że tak, przy stawach płaszczowskich od strony Podgórza, to są bagry. Od strony Podgórza... bo jest tam detal. Od strony właśnie jest tam detal i King Square i tam z komunikacją, które można praktycznie do 21, świątek, piątek korzystać. Natomiast od tej strony, w której byliśmy ostatnio, tam nie ma uzbrojenia, a uzbrojenie, które jest, jest na terenie bloków poza nami, a działkę gminną, dobrze Pani wie, że mamy 3 metry praktycznie na zrobienie tam tylko przejścia i drogi. W związku z tym oczywiście możemy to wpisać, ale bądźmy świadomi, że ten zapis będzie zapisem, no delikatnie mówiąc, martwym. Ja tam nawet nie widzę, bo nie ma oświetlenia. Chodzi o to, żeby to miejsce było publicznie uczęszczane. Pan Jacek zadał w międzyczasie pytanie na temat powstańców, na temat Wielickiej Dworcowej. Czy, gdzie tam, ja nie wiem, gdzie ulokować. Uważam, że no tam nie mamy żadnej miejskiej instytucji. Można powiedzieć, jest McDonald's, jest stacja benzynowa, ale to one żyją jakby, no, mamy też przy Matecznym McDonalda, ale to nie jest rozwiązanie. To może być taka, to może być, proszę Państwa, miejsce, że trzeba wstawić, tak jak słup ogłoszeniowy, 1,5 metra średnicy i on sobie spokojnie stoi. Zresztą na tym szaleńcach zwykły są też reklamy, bo to wygląda na zewnątrz jak słup ogłoszeniowy. Sprawa powstańców wielkopolskich Wielicka. Otóż tam jest dworzec autobusowy miejski, który do 21 jest czynny codziennie, Panie Bolku. W związku z tym nie ma potrzeby jakby tworzenia tam następnego bytu. Jak mamy perspektywę dworca kolejowego, który ma być nowoczesnym dworcem po drugiej stronie Krzemionki, to będzie w tamtym rejonie akurat infrastruktura w tej sprawie będzie zapewniona. Nie wiedziałem, że będą wrzutowe, no bo to... Będą, Panie Turku, nie, za darmo tylko turecka. Ale to... I Sławojkę możemy pobudować drewniane. Temat bardzo robotny. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś w tej sprawie poprawki? Ja jeszcze nie może tego chciałem. Aha, i braci Dudzickich, przepraszam, bo ja powiedziałem. Proszę Państwa, teren braci Dudzickich, ten park, ten plac jest terenem kolejowym. Oczywiście możemy... Plac Dudzicki, myśmy tam chcieli chodnik zrobić, Plac Dudzicki jest terenem kolejowym. On jest wydzierżawiony na dzisiaj przez MPK, że może tam MPK zawracać? No jak bierze zawracać? Ja tylko nie... A zamykacie parki w bloku? To jest spółdzielnia jest czynną. Nie wiem, idziemy w kierunku, ale naprawdę temat się rozwinął do danej złożoności. Ślepo jest stacja benzynowa i McDonald's. Ale na Lickiej Puszczy naprawdę. No, nie jest źle. W związku z tym wpłynęły poprawki. Będziemy je tutaj numerować. Poprawka... Nie chodzi o poważne, ale które wpłynęły w Pani Basiu. Według poważności poprawki daje, które wpłynęły wcześniej się dają. Daleko idące są same podkreślenia. No dość Pani jest śmieszna. Nie wiem, może Chce Pan usłyszeć? Dobra. Okej, proszę Państwa, raz, bo to jest zarządu. Dwa, momencik. Nie będziemy głosować poprawek imiennie, Pani Borku. 4, 5, nie wiem. Bardzo poważnie głosowanie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawkami. Poprawka numer 1 zarządu to jest to, że no, przekonałem zarząd, że w rejonie stanu płaszczowskiego nie ma tam infrastruktury, ani wody, ani kanalizacji, a wszystko jest obniżone, kanalizacja jest niżej na osiedlu, które jest kilkadziesiąt, 20-30 metrów dalej. Ale jeżeli będzie realizowana wózenka, tam tutaj że oni garaże budują, a... Nie dojdą tam. W ogóle tam nie ma. Tam jest miejsca, bo tam proszę zobaczyć. Nie ma takiej możliwości. Także z tamtej strony naprawdę nie ma wystarczy. Oczywiście można tego sobie przeciwnie. Ja uważam, że nie ma tam gdzie tego zrobić. Proszę Państwa, poprawka zarządu do projektu uchwały w paragrafie 1 skreślić zapis tam płaszowski. To jest za... Ale chciałam coś powiedzieć. To już nie teraz, tak jest głosowanie. To już powinna przedmiot. Nie lekceważy. Kto jest za? Głosujemy. Tak, głosujemy. Nie widzę się o tej kanalizacji. Nie są parzycie sprawy. Jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę Państwa, głos... 15. Proszę Państwa, kto jest przeciw? Pani Basiu jest przeciw. Pani Basiu jest przeciw. Proszę nie zachęcać. Pani Radek. Kto jeszcze się wstrzymał? Nie głosujcie. Dwie osoby. 15 posłów, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, projekt uchwały wrócić. Poprawka nr 2 zarządu skreślić rondo, wprowadza się zapis rondo mateczne. Dlatego, że w tej uchwale uznaliśmy, nie przekazywałem, bo uznaliśmy, proszę Państwa, na zarządzie, że należy powtórzyć w uchwale wszystkie lokalizacje, bo tam napisaliśmy, żeby... Ale to jest poprawka zarządu. Że wprowadza się zapis rondo mateczny. No i tyle. No bo oczywiście dyskutujemy nad poprawkami. Proszę bardzo. Ja uważam, proszę Państwa, co prawda jest dane statystyczne mówią, że tylko 5% społeczeństwa rozumie to, co czyta, ale mam nadzieję, że 100% pracowników ZIKIT-u rozumie to, co jest napisane. I jeżeli nie w uchwale piszemy, że o poszerzenie, a w pierwszym punkcie znajduje się rondo matecznego, to dlaczego mamy to dublować? Czyli wnioskujemy o poszerzenie o i wymieniamy co? I dlaczego mamy zdublować, jeżeli jest jak był napisane? Pani Basiu, chciałem przeczytać projekt uchwały, jak brzmi. W sprawie wskazania lokalizacji budowy szalotów miejskich zaproponowano nam listę, na zaproponowanej liście były 2 lokalizacje. I teraz dano nam to do zweryfikowania. I według zarządu, oczywiście nie musieli Państwo sprawdzać tej komisji. Przepraszam, pisze propozycje lokalizacji. Pani Basiu, ja czytam projekt uchwały, który przygotowała Pani Komisja. Pani Basiu, my się mamy do tego ustosunkować. Pani Basiu, my się ustosunkowując poszerzamy lokalizację. Pani Basiu, ale nie napisali projekt uchwały Komisji Infrastruktury nie mówi o poszerzeniu zakresu listy. Proszę Panią. Ja czytam tytuł uchwały w sprawie wskazania lokalizacji budowy szalotów miejskich na obszarze dzielnicy 13. I uznaliśmy, że w związku z tak... Wnioskuje się o rozszerzenie propozycji nowych lokalizacji jeszcze do... Ale rozszerzenie może dotyczyć, że tam jest 30 innych lokalizacji. Rozumiem, że jeżeli to wpiszemy, to na pewno nic nie przeszkodzi, żeby pokazać, że rondo matecznie jest ważną rzeczą. Oczywiście, że jest ważną rzeczą i należałoby to wpisać. Znaczy, to jest wpisane, ale uważamy, że trzeba to powtórzyć, żeby w naszej uchwale również znalazło się to, co chcemy. A jest to jedno z najważniejszych, nie jest rondo mateczne. I to niczemu nie przeszkodzi. Nie, ale wie Pan co, to jest jakby nie było, przywołujemy paragrafy, uzasadnienie na podstawie i tak dalej. I wie dziękuję, pan, czyli Pan jest przeciw. No, no, dobrze, ale to jest poprawka głosujemy. To tak, ale nie uchwala się powołujemy na paragraf na cuda wiatr. I tak wygląda nasze poprzednie prawo. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest poprawka, głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa radnych, Panie Radny Tomaszu, bardzo proszę, nie rozkojarzasz koleżanki. Proszę Państwa, przystępujemy nad głosowaniem poprawki zarządu do numer 2 według druku numer 5 wprowadzenie rondo matecznego. Kto z Państwa radnych jest za tym zapisem? Skorzystać. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę numer 2. Poprawka numer 3. To jest pana Jacka Młynarza. W paragrafie 1 zapis rejon dworcowej Bielickiej usunąć. Wykreślić. Znaczy, powiem pokrótce dlaczego. Mieszkantami tam nie widzę tam możliwości ustawienia miejsca. 1,5 metra nie ma, bo półeczka gdzieś. A poza tym nawet jeżeli by się, pewnie, że znajdzie się, jest tam też tak 1,5 metra, ale wolę trawnik niż szary. Tu nie wiadomo, że jakieś czystości będzie. Jest McDonald's, jest stacja benzynowa, jest Urząd Marszałkowski. A poza tym można ludzi jechać na dworzec i przystanek dalej. Gdzie na dworzec? Na dworcu kolejowym do Przemna nie ma uwagi pracowniczą. Na dworzec autobusowy na Postańcu Śląskim. O, i to znaczy, że nie była to potrzeba. To się widać. No nie, proszę Państwa, to jest poprawka, to jest komentarz, że trzeba szanować Panią. Szanowni Państwo, jestem z tamtego rejonu i uważam, że nie życzymy sobie żadnych miejsc. Tam eleganckie budynki urzędu marszałkowego zajmowane są. Z drugiej strony jest stanowisko, jest budynek ziemi i zielenie. Dobra, proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Jacka Młynarza o skreśleniu z listy ulicy Dworcowej Wiejskiej? Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Nie będziemy wnioskować, czyli poprawka została odrzucona. Przyjęta, a skreślona. Przepraszam, będzie. Ile za ile, to nie wiem, Pani. 1 za 7 przeciw. 1 za wszystkich, wszystkich za 1. Proszę Państwa, poprawka numer 4. Można? Poprawka numer 4 pana Jacka Młynarza. Dodaje się zapis określający kolejną lokalizację Rondo Matecznego. Dyscyplinowa, bo już przyjęliśmy tą poprawkę zarządu. Napisać, że została jest poprawka podana, że jest konsumowana, tak jest. I poprawka pana Jacka Bednarza. Wprowadzenie lokalizacji ogród Płaszów. Kto jest za tą poprawką? Pytam na ministra. Pan nigdy za dużo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba, 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą poprawkę. W związku z tym, proszę Państwa, głosujemy nad uchwałą według druku numer według druku nr 5 wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem listy rankingowej, znaczy listy nierankingowej. Szaleków na to nie idzie. Nie to jest. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 5. Proszę Państwa, 5 minut przerwy w ramach dopełnienia.